Mławski rekord pobity. W sobotę 2 marca ponad 70 osób weszło do lodowatej wody w Krajewie. Wśród nich byli śmiałkowie z Mławy, Działdowa i Łowa, a nawet Żuromina. Zainteresowanie imprezą przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Dzisiaj wydarzyło się dla mnie niepojęta sprawa. Organizowaliśmy pierwsze spotkanie morsów w zasadzie grupy Opoka. Natomiast zaskoczyło mnie to, że przyjechało z tak licznych gmin tak wielu ludzi. No, w ubiegłym roku mieliśmy 37 wejść jednoczesnych, w tym roku 74 czy 78, więc prawie dwukrotnie więcej. No, jestem osobiście zaskoczony i zadowolony, jednocześnie usatysfakcjonowany tym, co się tu po prostu wydarzyło dzisiaj. Samo wejście poprzedziła intensywna, kilkunastominutowa rozgrzewka, którą poprowadził Piotr Olszewski. Moją tutaj, proszę do przodu. Najpierw wchodzą osoby, które najczęściej morsowały. Ja ustawię, przygotujemy się. Będziemy wchodzili do pasa, po czym będzie odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. Zanurzamy się, zanurzamy ramiona, nie do pasa. Do pasa to nie jest morsowanie. Wchodzimy po szyję. Odliczamy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wstajemy. I wychodzimy. Wszyscy powolutku wychodzimy z przerębla. Mocno. Jeszcze raz zmiana. Jeszcze raz zmiana. Kilka wykonamy. Proszę bardzo. Stopy razem trzymamy. Oddychamy nosem. Ogrzewamy ciało. Jeśli ustamy, oziębiamy. Dość. Kipika, kolana do góry. Proszę, pracują ręce. Ręce mocno rozgrzewamy ciało. Wysoko kolana. Krążenie rąk w przód. Powolutku wszyscy. Oddychamy spokojnie. W tył. 20 przysiadów. Ja liczę na głos. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Szybciej. Pięć. To rozgrzewka. Sześć. Siedem. 8, 9, 10, kipik B, piętami opuszczam. To jest rozgrzewka. Biedzi mieli. Co miałem? Pajacy. Pajacy. Każdy 50 pajacy, liczymy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa. Potem trzeba było zdjąć wierzchnie ubrania i przygotować się do zanurzenia, które trwało kilka minut. Najdłużej w wodzie pozostali członkowie Opoki. Wbrew pozorom żadnemu ze śmiałków nie doskwierał chłód. Wchodzimy już do końca! Nie! Wchodzimy do końca! Do końca wchodzimy! Nie stać w miejscu pracować stopami, nie stoimy w miejscu! Podskakujemy! Przepraszam, może się pan troszeczkę... Uważamy! Nie stoimy w miejscu! Czekaj, ruszamy się! Czekaj, Żarcio! Pokojna, szybciej, szybciej, szybciej! Ej, to ciepło! Nie stoimy, idziemy, idziemy! Ręce
Ja w ogóle jestem pierwszy raz, ale zarąbiaście. Ale jak to było wejść, proszę powiedzieć? No niesamowite uczucie, zatyka, ale no nie da się tego słowami opisać. Jak nowo narodzenie. No trzeba przeżyć. Morsowanie wbrew pozorom na społeczeństwo przyjmuje taki stereotyp, że to jak każdy kto wejdzie po prostu choruje, więc chciałbym powiedzieć, że to jest wbrew pozorom zupełnie inaczej niż myśli większość tego społeczeństwa. Nie chorujemy, a jeśli ta choroba ma przebieg, to ona ma zdecydowanie mniejszy przebieg. No tak jak było widocznie, endorfiny, które się udzielają, to jest coś niesamowitego. Nie możemy tego ani kupić w sklepie, ani tym bardziej w aptece. Na to trzeba pracować właśnie w ten sposób. Impreza była znakomicie przygotowana. Wydzielono odrębne miejsca do przebrania i rozgrzewki. Wyodrębniono także wejście do akwenu. W pogotowiu czuwał także ratownik medyczny. Nie zawsze młodzież znajduje możliwość wypoczywania aktywnego i zamiast pójść gdzieś, prawda, powiedzmy sobie taką stronę, jakby to powiedzieć, powiem językiem młodzieży, ciemnostronę melanżu, to powinni właśnie aktywnie zabrać się za morsowanie, za uprawianie sportu, jakikolwiek on by nie był. Cokolwiek by to nie niosło ze sobą, to właśnie powinni dbać o zdrowie, a często przychodzi to zbyt późno. Myślę, że dzisiaj to ta pogoda, ta aura, która towarzyszy temu, co się tutaj działo, da początek z pewnością upowszechnieniu temu, czego tak naprawdę życzę wszystkim tym, którzy się obawiają, żeby choć raz w życiu spróbowali, nie będą chcieli nigdy tego przyjemnego, no bym powiedział, tych przyjemnych wyzwań, jakim jest właśnie morsowanie, zakończyć. Wszystkim śmiałkom gratulujemy odwagi i liczymy na kolejny rekord w przyszłym roku.